Witajcie, jesteście na kanale Człowiek z Pasją. Dzisiaj porozmawiamy sobie o fronterze, ale takiej wyjątkowej, bo jest to frontera, tak zwany potworek. Budowana była przez 5 lat i robi takie rzeczy. Czy auto było katowane w terenie? Na pewno nie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tej pięknej zmocie, którą na pewno znacie i kojarzycie z moich filmów. Ale zmota będzie sprzedana, dlatego postanowiłem przyjechać i nagrać film, jak została zbudowana, jak wygląda, jak jeździ, tak typowo pod ten konkretny samochód. Sorki za mój głos, ale wczoraj w pociągu mnie owiało, jak wracałem z Chorwacji z wakacyjek. Dzisiaj w Moto Opowieściach porozmawiamy sobie o tej fronterze. Jest to frontera drugiej generacji, czyli frontera B, z silnikiem 3.2 V6, 205 koni. Jest to silnik Isuzu. Tak naprawdę jest to Isuzu Rodeo? Rodeo, bo Amigo to była pierwsza. Mhm. Więc tak naprawdę to jest Isuzu ze zmiennym znaczkiem Opla. Silnik jest Isuzu i jest lekko zmodernizowana pod teren. Tylko lekko. Tylko lekko, bo to auto jeździło tylko turystycznie. Także w ogóle wam pokażę teraz jedno fajne ujęcie, jak Roman podsumował nasze wyjazdy w terenie. Także miało być turystycznie, bez ciśnienia. Ty, grupa turystyczna, ja nie wiem jak to wyszło. Ja zaczynali m***ni seryjnymi. A zobacz, tu grupa turystyczna, pocięte, ty, wyciągarki, człowieku, co tu się dzieje, ty? Dobra, Roman, co to jest za potworek? Potworek, wiadomo, wiadomo, no ja to wiem. 3.2 Frontera, V6. No co, odchodziłem ją. Teraz waży tonę 650. Porobiłem sobie tak do swoich zabaw, a że się trochę już nabawiłem, nie będę miał czasu też teraz jeździć, to postanowiłem ją sprzedać. Auto moim zdaniem mi spełniało takie wszelkie normy w terenie. Dawało to radę, ja tam nie miałem jakichś tam problemów z takimi autami, mówię, nie typowymi z motami, ale za 100 tysięcy, tylko chodzi mi o takie auta seryjne, poprzerabiane, to dużo odbiegały od mojego. Bardzo fajnie se radzi na górkach. I co tam jeszcze? No będę chciał za niego dychę. 10 tysięcy. Powiem tak, i tak będę kupę pieniędzy w plecy. Ale chcę go sprzedać, bo jak ma stać i rdzewieć, to jest bez sensu. Po prostu kończy się ta pasja, zaczynam inną. No i będę chciał go opylić. No, kto będzie chciał, to mówię. Auto jest przygotowane na takiej zasadzie, że wsiadasz, jedziesz na rajd, po prostu nic nie robisz. Jest wszystko działa, wszystko chodzi, wyciągarki chodzą, odpalasz ogień i startujesz. Nie musisz kupić, obawiać się, że muszę, nie wiem, zrobić silnik, nie wiem, muszę zrobić skrzynię, czy cokolwiek. Tu wszystko chodzi. Także, co tam jeszcze? Załączanie napędów jest tylko pod ciśnieniem, jest taki tam zawór, nie ma elektroniki. Komputer przeniosłem ten sterownik do góry, w razie jak się po wodzie jeździ. Chłodnica, wiadomo, z tyłu z wiatrakami. Fajnie, bo to też wszystko ten. Chodzi o akumulator też z tyłu, butla gazu z tyłu, wyciągarki z tyłu. Chodziło mi o to, żeby tył dociążyć, a przód odciążyć. Tu jest jeszcze tyle miejsca, że jeszcze by pewno trzecia wyciągarka weszła. Rozrząd zrobiony, oleje wymienione, rolki powymieniane. No tak ogólnie to przejrzane, żeby chodził. Dobra, Roman, to może zacznijmy od początku. Kupiłeś go jako seryjny w roku 2019.
17. Chyba 17. 17, bo no. Wtedy byłeś w rajdzie w Grudziądzu. Jeszcze była dziewica taka ładna. Tak, i powiem tak. Myślałem tak, jak wszyscy dzisiaj myślą, że kupię sobie auto cywilne, trochę se podniosę, no i będę jeździł i szosą, i będę upalał. Nie ma takiego czegoś. Albo masz dwa auta, jedne seryjne na co dzień, albo jedne do upalania i tak wyjdzie taniej. Wbrew pozorom, bo niektórzy myślą, a dwa auta utrzymać, nie, tak będzie na pewno taniej. Dwa auta utrzymać niż jedno stale naprawiać. Bo to mówię, bo to te wtedy pod tym kątem przygotowujesz, wyeliminowujesz wszystkie rzeczy, które się psuły. Tak jak na przykład magiel wyrzucony jest, jest ten, przekładnia z Nissana Terrano, wydłużone górne wahacze, tu nic nie obciera, nic nie trze. Czy było ciężko to przerobić? To jest przykręć odkryć, czy trzeba przerabiać? Znaczy, powiem tak, migomat i się jedzie, nie? Trochę kreatywności, także, co tam... Rozrusznik nowy, wymieniony, dystanse, chyba czwórki założone. Koła są 32 cale, Simex oryginały. Dokładnie, tak. Aluminiowy zbiornik 30 litrów, butla gazu, nawet za testem, 80. No, wyciągarki chodzą, to nie wiem, już chyba mówiłem. Też warto powiedzieć, że to nie są jakieś wyciągarki, Chińczyki. Nie, nie, tu ponad 6 tysięcy, 3,5 tysiąca Dragon, 2700 kosztowała Escape. U góry te LEDy, ten chyba 300, a z przodu 1200 LED. Tu jest sporo pieniędzy włożone, tego tak może tam nie każdy zauważy. No kto się zna, to zauważy, kto się nie zna, to se pomyśl lipa. ale taka jest prawda. Tak. Też przód jest podkręcony na drążkach, jeżeli chodzi o zawieszenie. A z tyłu mamy podkładki pod sprężyny i może powiedzmy, dlaczego nie chcemy na przykład sprężyn takich twardych, na przykład Dobinsona czy innych liftowych. Chodzi o tył czy? O tył. O tył. No ja tutaj dostosowałem wagę do sprężyn, bo to nie jest tak, że wszyscy kupują na przykład sprężyny Mercedesa czy jakieś tam Ironmany. Nie, to trzeba dostosować do wagi. Ja dostosowałem na przykład sprężyny mam od Montereya, są bardzo mięciutkie. No tył jest wiadomo, tył jest lekki, więc no, trzeba tak samo amortyzatory. Amortyzator jest EFS, też jest miękki. No to wszystko trzeba dostosować, każde auto potrzebuje, wiadomo, swojego sprzętu. To czemu chcesz na przykład miękki amorek, czy miękki tył, a nie na przykład twardy? Nie, 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 tu ja dostosowałem to, bo jakbym założył sobie twarde Ironmany, te amorki, czy sprężyny, to by się mijało z celem, to by to nie spełniało. Do serii może tak, bo seria jest ciężka, tam będzie koło 2 ton ważyć, jak trochę tam ktoś przerobi, coś tam dołoży kilogramów, to tak, ale przy tym nie. Bo też warto powiedzieć, że ten samochód w serii, jak go robiłeś, ważył 200-300, teraz waży? Tak, wtedy był tak, tyle ważył, teraz waży tonę 650. No i na razie się niżej nie zjedzie, chyba że być dźwig. Może trochę mniej, bo teraz masz mniejsze koło. A bo były to 33, były 35. No też tak. Powiem tak, na 35 też idzie jeździć, ale trzeba uważać z gazem, nie? To jest też osłabienie mocy przy dużych kołach. Może więcej przejeżdżałem, ale kurczę, czy potrzeba, są dwie wyciągarki. A druga sprawa, jak jest mniejsze koło, to naprawdę, żeby upieprzyć, tu są półosie od Isuzu D-Maxa, to naprawdę graniczy z cudem. Jeździłem już tak na takim ciśnieniu i ciężko urwać taki przegub. Na 32 salach, nie? To powiedz mi, Roman, przez te całe lata od 17 do 23, ile ukręciłeś półosiek z przodu i ile z twojej winy, a ile tak po prostu? Ja chyba przestałem liczyć, ale myślę, że każde koła, na przykład 33 cale, to na pewno było tam 6 przegubów, na 35 też podobnie, nawet więcej mogło być, ale to mówię, to kto tam tak liczy, tak te urwania tych przegubów i ten, każdy naprawia, aby do przodu. Tak, to też warto powiedzieć, że jest z tyłu zaspawany tylny most. I co ciekawe, raz ukręcił się ten most, w sumie tak. Półośka, i to na prostej drodze. Tak, na szosie, nie? I teraz w terenie nigdy. Przedni most jest wymieniony, bo już jeden był wykończony, także jest zmieniony drugi most. Jakby co, to mam nawet jeszcze jeden w zapasie, też dobry przedni most. Mogę dorzucić, nie ma problemu.
Tak, bo tu była śmieszna sytuacja, że trzeba było obspawać elektrodą do żeliwa most, bo się... Obkręcił się, ta grucha się obkręciła na rurze. To takie były przeciążenia, wiadomo. Jak ktoś chce się bawić, no to wtedy ciśnie. Ale trzeba wiedzieć też, kiedy gaz odpuścić. Ale fajne auto, mówię, ja polecam, a fajne auto na górki. No na górki to naprawdę rewelacja. I mówię, tam już jeździłem z chłopakami, ale żeby ktoś tak, kurczę, pod górkę podjeżdżał, jak ja to tym, to... na błocie wiadomo, tam witarki są fajne, bo leciutkie, ale na górki to musi być odejście jednak. To nie może tam taki dieselek sobie pyr, tylko to musi być odejście. To może pokażemy jeszcze, jak wygląda w środku. Mamy oczywiście oryginalny fotel kierowcy. Jeden jest z Juska. I oryginalny fotel pasażera. Tu jest mocowanie cykorłapki dla pilota. Mamy tak, odcięcie prądu, bardzo ważna rzecz przy wyciągarkach. I tu mamy ten szybciej wspominany przełączanie napędów. Dokładnie, załączanie napędów to jest tu. Tylko to. I powiedz, jak to wygląda, teraz mamy zapięte 4 koła tak. Na reduktorze, bo tu przepinamy tylko przełożenia. Tak, tak. Reduktor kontraszosowy, a tu dopinamy przedni most, który jest pneumatycznie dołączany. Tak. Jeżeli chciałbym teraz na przykład jechać na, bo można też jechać na reduktorze, na samym tyle, też taka jest opcja, nie? Czyli tu sobie muszę rozłączyć i wtedy jadę na samym tyle. Powolutku mam tą przekładnię, siłę i na samym tyle mogę sobie posuwać. A jeżeli bym chciał teraz sobie zapiąć napęd przód, załóżmy wypiąć, bo teraz jest zapięty, no to przełączam, tu sobie przykręcam, mnie to tam nie przeszkadza, można sobie zawór specjalny, są zawory założyć, tu odkręcam, ciśnienie spuszczam i już jest rozłączony napęd z przodu. Czyli teraz mamy tylko na tył z reduktorem. Dokładnie. A teraz powrotem. Ta sama procedura. To dużo tam nie trwa, ale tu się nie ma co zepsuć. Bo dla osób, które nie wiedzą, oryginalnie tu jest przycisk od napędów, jest pompka, która stwarza ciśnienie i dopina przedni most. Tak, takie zaworki tam są, tak. Które się tam pierdolą. To takie... I są takie cieniutkie przewodziki, które w terenie, jak się jeździ, się przeciera. Tu też mamy tak, komputer silnika wysoko wyniesiony na dach, bo jak się jeździ w wodzie, to się przydaje. No, dokładnie. Znaczy, tu nigdy wody nie było. Nie, aż tutaj nie. Pod radiem tak, pod radiem była, ale... Ale nie ma radia. Nie ma radia. Kierownica też nie ma poduszki, bo w teren jest niepotrzebna. Jest odciążony, są też... rewizyjne otwory do spuszczania wody, jeżeli jakaś woda wleci. Tu oczywiście mamy taką prowizoryczną klatkę bezpieczeństwa. Ramę, bo wiadomo, trzeba było to wzmocnić. Także wam powiem tak, tu idą przewody od chłodnicy, które są z tyłu. I jest tu bardzo ciepło. Jak raz się lekko utopiliśmy w Wiśle, to kolega, który morsuje od lat, nie wytrzymał i przyszedł tutaj się ogrzać, bo... 1,5 godziny w stanie w wodzie mu było za długo. No, a tu już naprawdę sauna. A tutaj w krótkim rękawku się siedziało. No, fajne auto na jesień, zimę. Bo tu dość, że ogrzewanie ma porządne, bo ogrzewanie ma, to jeszcze te rury grzeją, nie? Tak. Tu oczywiście boczek drzwi jest oryginalny. Tu mamy zbiornik na paliwo, na benzynę, tylko na odpalanie, więc tego dużo nie trzeba. Butla gazowa 80 litrów z rok ma? Chyba półtora, może będzie, półtora. No, ale legalizację ma butla, proszę czego. Tak, OC jest, nie ma przeglądu tylko. Wiesz, bo zapomnieliśmy podbić. No z przeglądem to wiadomo, to już tam się, to już trzeba być desperatem. Żeby... Inaczej, po prostu nie chcieliśmy się podkładać, że pod przegląd, jak wiadomo, że ten auto nie jest w stanie poruszać się po drogach publicznych. Tak, tak. Cały czas polnymi. Tak, tutaj też była wydech, był pełen przelot. Jednak czemu nie ma przelotu? Nie ma, bo jak był, to osłabiłem silnik. Strasznie stracił na mocy. Muszą być jakieś zakręty, jakieś powywijane, żeby to zdławić po prostu. I wtedy odzyskał moc, jest dobrze. Ale jeżeli ktoś myśli, że wypieprzy to wszystko i zrobi rurę, to nie będzie miał 205 koni, ale 100. Tak jest w benzynach, w dieslu jest inaczej. Tak, tutaj musi być kompresja po prostu, żeby auto miało moc. Dokładnie, nawet fabrycznie on ma zdławione, takie ma zwężenie na tych rurach. Nie wiem, na przykład jak jest 50, to do 30 ma takie zdławione miseczki w środku. Specjalnie, tak. żeby nie poszło to wszystko. Tu też warto powiedzieć, że
ten samochód, ogólnie Frontera ma taki mocny tylny most, bo to jest dana 4x4. Wał napędowy z tyłu ciężko jest ukręcić, aczkolwiek znamy takich, co ukręcili. Tak, tak, zdarzało się, ale to mówię, ten. Mi akurat tylny most załatwiłem na szosie, bo jak jest Pawlok, to wiadomo, ale ten. Ale i kolega też mój, też łośkę załatwił, też właśnie ten, na szosie. Ale w terenie mi się nie zdarzyło. Dobra, a na asfalcie się normalnie jeździ, tylko trzeba po prostu poboczem jeździć. Psychicznie wytrzymać. Tak. Tu mamy oczywiście te wahacze. Wszędzie gumy powymieniane w wahaczach, z tyłu tak samo, w drążkach. Lina wyciągarki idzie przez całe auto, bo są dwie wyciągarki. I po prostu tu tylko jest lina przeciągnięta, tu pokażę wam w tej rurce. Tu jest rura i w środku jest lina od wyciągarki, która idzie po prostu przez całe auto. Alternator Passat 180 amper u góry. Tak, bo warto powiedzieć, że ogólnie 3.2 Frontera ma bardzo nisko alternator. Praktycznie z dołem silnika z miską olejową. Więc no, kto jeździ w terenie 3.2, od razu alternator idzie do góry. Dokładnie. Bo chyba raz na teren wizji. Chyba że ma Omegi, to jeszcze nie ma u góry, bo jest jeszcze jakiś problem rozwiązać to. Aczkolwiek ja bym to rozwiązał bez problemu. Tak, bo myślisz, trzeba. Raz teren wizji, jak był ten samochód, jeszcze był mniej pocięty. To właśnie przejechał przez kawałek wody i no, szczotki się skończyły. Tak, i miałem to szczęście, bo mówię szczęście, że w końcu się spalił ten alternator i to zmobilizowało mnie do tego, żeby założyć od Passata i dać go wyżej. Tak, lusterka nie ma wkładu, to parę groszy na złomie można kupić. Tu są wzmocnienia do ramy, w ogóle co ważne, rama jest zdrowiutka, możemy młotkiem pukać. O, na ramę jestem pewien. Nie? Nawet tak. Roman młotek pożyczy, jak będzie ktoś chciał przyjechać. Dokładnie. Nie ma problemu z ramami. Akurat mówię, i to chodziło w błocie, żwirownie. Mi się wydaje, że dlatego, że często jeździło, może i dlatego ta rama jest cały czas była czyszczona, bo to nie jest tak, że jak się jeździ gdzieś tam. Ja tam akurat dbałem, ramę zawsze karszerem wymyłem. Zawsze coś tam się podmalowało, ale rama jest naprawdę zdrowiutka. Tak, tutaj ogólnie brakuje z pół metra z tyłu ramy? No to było, czekaj. Na pewno brakuje 75 cm całego tyłu, jako z bagażnikiem. Jakoś tak liczyłem. Z przodu chyba uciąłem ramę, to chyba jest, nie wiem, 25. Żeby chodziło mi o kąty. Tak, bo kąty natarcia i zejścia praktycznie są prawie idealne. No. Naprawdę ostre rowy można przejeżdżać. Pomimo tego, że jest auto w longu, to można przejeżdżać naprawdę takie. Kolega miał Fronterę krótką i nie dawał rady przejechać rowów tych, co ja, nie? Także. Tak, jeszcze warto powiedzieć, to jest Frontera B, długa, w longu i rozstaw osi jest ten sam w oryginale. Na podjazdach, mimo że to jest krótkie teoretycznie, to jest długi rozstaw osi, przepraszam, i auto ma łatwiej wrócić w dół, jak się podbije, niż do tyłu się przewrócić. No, dokładnie. Długie auto na podjazdach długich, stromych jest 3 razy lepsze niż małe, krótkie. To niestety, to jest duża zaleta drugiego auta. No, dlatego ja go nie podnosiłem, bo ja dużo po górkach jeździłem i ja go nie podnosiłem wysoko, tylko ma 2 cale liftu i to wszystko. Bo było też tu body liftu kiedyś, ale... Tak, kiedyś było, ale to mnie tak wszystko chwiało, że z powrotem powróciłem do stanu fabrycznego. Tak, tylko tu kiedyś były też 35 i to też 33. W oryginalnej nadkolach, błotnikach to wymagało też podniesienia budy. No dokładnie. No to mówię, to by musiał człowiek ten. Tak, jeżeli chcemy jeździć po błocie, no to wiadomo, no to potrzeba trochę go podnieść wysoko, żeby to, bo to po błocie te torfy. Ale po górkach niskie, małe kółeczka, obniżony i wtedy jeździmy po górkach. To są dwa inne cele, żeby... Też można założyć na przykład 2 komplety kół, 33, 35 na jakieś błota. Tylko wtedy trzeba będzie o sprzęgle, o półosiach, o całym mechanizmie, całym napędzie. Ale da się jeździć, 3 lata jeździłeś. No 3 lata jeździłem, nie? No ale mówię, już nie jeździłem tak jak na 32, bo tu sobie mogę pozwolić z gazem, nie? Na odcince 2 i z miejsca startuję. Inaczej, tutaj ruszamy z 2, przepinamy na 4 i on jedzie, ma siłę. Tak, tak. W sytuacji, gdy mamy 35, o 3 to na równej drodze możemy... No, próbować. A przy 35 to jednak nie, jedynka powoli, bo to już jest koło, obrócić te koło to wiadomo i sprzęgło dostaje, ale wiadomo, no, na 35 zrobiłem więcej rzeczy niż na 32, nie, w terenie.
bo zrobiłem więcej, ale jeździłem już delikatniej, bardziej mówię, bardziej dynamicznie, nie jak... Jeżeli ktoś się zna, to wie, co jest potrzeba na górki. Naprawdę, to musi być odcięcie, to musi chodzić. A takie tam koledzy mu piszą, większość tam chłopaków amatorów mu tam piszą, że tak, że może być 2-2, że to idzie, to nie idzie. Słuchajcie, jeździłem 7 lat w tym terenie, miałem też 2-2 frotę, miałem 2-4 w benzynie stare A. Miałem kilka tych frot i jeździłem naprawdę, naprawdę, uwierzcie mi, że 3-2 w tej wersji, co jest teraz, odchudzone, to naprawdę to jest duża, mówię, odchłań w porównaniu do innych aut, tych mniejszych silników, nie? Ale tu już mówię, nie zaoszczędzi się, jeżeli chcesz kupić, przerabiać i upalać, bo będziesz policz swój czas, policz pieniądze, ile musisz w nie włożyć, w te auto. Często kupisz pewno zgniłe. Tragedia jak nic. Tu jest auto zdrowe, i odpalasz i jedziesz i orasz, nie? Także ja mówię z doświadczenia, w życiu bym nie kupił sobie na przykład froty gdzieś tam zgniłej, bo tanio, i próbował ją robić, reanimować i może udawać, że się jeździ. Jedną taką miałeś? No, miałem taką jedną i musiałem ramę wymienić i ten, ale mówię, no w porównaniu do tej, to ona niby mocy nie miała w porównaniu do tej, nie? Tam dla niektórych starczy, dla mnie nie. Tak, jeszcze warto powiedzieć, ktoś będzie chciał kupić, to te liczniki tutaj, jak w każdej Frontierze B, nie działają. Nie, tu nawet nie ma co robić, bo bez sensu, po co tu mi licznik, żeby działał, nie? No można, jak ktoś tam chce, to może se zrobić, przelutować zimne luty i będzie chodziło, nie? Ale ten, mi jest to niepotrzebne, wentylatory się włączają, nie ma... Tak, to nawet na krótko jest włączone, że jak... Tak, mogę sobie, o, teraz... Bardzo dobry, że naprawdę nie jestem w stanie go zagrzać. Nawet w upały. Dzisiaj też jest ciepło, ale jeździłem w takie upały, że to jest niemożliwe go po prostu zagrzać. Ma dobre chłodzenie, dobre wentylatory, nie? One były chyba od 2-2 diesla froty. No dobra, to jedziemy chyba na razie w wodę może, co? No, pojeździmy trochę, zobaczymy. Chłopaki zobaczą, jak to chodzi. Czy ich też tak chodzą jak wodę? Wątpię. Wątpię. Nie wiedzą, jak w wodzie się jeździ. Pamiętajcie, tu jest tylko żwir. Za dużo gazu, to od razu się topi. Musi umiejętnie gazu, powolutku, wtedy głębokie wody robi. We'll be right back.
Zobaczcie, co 3-2 robi, jakie to ma pierdolnięcie. Nie mówcie mi, kurwa, że przy 2-2 czy 2-2 benzyna, 2-2 diesel, że kurwa taką robotę robi. Człowieku, nie byłeś tu, nie widziałeś. Jakbyś się tym przejechał, to by ci kurwa naprawdę nie mógłbyś po nocach spać. No, ale słychać. Słychać i czuć. Taka mała przerwa techniczna. W linku w opisie jest link do mojej platformy na Buy Coffee. Jeżeli ktoś chce wpłacić pieniądze na realizowanie filmów, na realizację kanału, to zachęcam. 90% zebranych pieniędzy jest dla mnie, natomiast 10% pieniędzy jest dla właścicieli platformy. Także jeżeli ktoś chce postawić mi przysłowę kawę, herbatę, to zachęcam. Także zapraszam do wchodzenia w link w filmu i do dalszej części materiału zapraszam. Ciekawe, czy powoli wjedzie na to? Próbuję. Nie od razu Kraków zbudowano. Ja. A wiesz czemu? Bo nie zdechałeś z dwójki. Tak, teraz... Troszkę szybciej. Przeguby nie strzelają, bo tu jest wszystko wymienione. Także jedynka za mało mocy. Jo. Frontorem trzeba z dwójki. Dokładnie. Ja to lubię się tak nim delektować. Ty, można sobie tak fajnie, wiesz, niektórzy się kurwa pocą, wysilają na tych górkach. Ty, ile razy rozkopią, bo podjechać nie może. Tutaj to się, wiesz, delektujesz, kurwa, auta. To ma sprawiać przyjemność, a nie traumę. To jest pick-up. To było sport Mitsubishi. Jo, Mitsubishi Pajero Sport. O, tak. I tutaj nie ma się pod tą górkę podjechać. No. I patrole też nie. A my podjedziemy. Się nie pyta. Tak to się robi. Wiesz, a jest upał, piach jest tak sypki, że tu nie ma oszukaństwa. To nie po deszczach, gdzie się podjeżdża. Na pewno też kojarzycie te górki tutaj z moich filmów, ale też było, jak porównywaliśmy seryjną Fronterę 3-2-V6 z tym potworkiem. Tak, to są te same górki, tam było też porównanie z napędem tylko na tył, z napędem na 4, jak to jeździ, ale zobaczcie. To samo jedzie. Masa kontra moc. Bardzo lekki samochód, bo to na 600 i 205 koni. Tu też były robione głowice, bo też przepuszczały, w sensie góra głowicy, czyli uszczelka pod deklem zaworów. Także było wszystko robione, oleju nic nie ubywa. Olej jest zawsze lekko ponad stan, bo te silniki lubią olej. Co ciekawe, ten silnik nie bierze oleju. Ale wiadomo, w terenie przechyły oleju musi zawsze być. Także ten silnik jest w bardzo dobrej kondycji. Dawaj!
tle nie ma pokazywania, nie ma sensu pokazywać cały czas, jak to auto jeździ pod górki, bo to auto jeździ pod górki. Zobaczcie. Ciekawe, czy tu podjadę. Także jak widzicie, to auto pod górki naprawdę robi robotę, bo Roman bardzo lubi górki. Także myślę, pojedziemy jeszcze na wykrzyże teraz. Potem możemy pojechać na jakieś próby jeszcze błotne. Także tak to wygląda, nie? To gdzie teraz przyjechaliśmy? Zrobimy ten kąt przodu i tyłu, nie? Tu w tym rowie. Zobaczymy, czy tam se poradzę, czy jak ostatnio Mateusz zderzak z przodu ciągnął.